Kolejna część, monarchia absolutna. Proszę bardzo, oddaję panu głos. To co mam mówić? Tak, proszę bardzo. Mając na uwadze definicję monarchii, że oznacza jedynowładztwo, a więc tymi do jedynowładców możemy zaliczyć monarchię absolutną, despotów i dyktatury. Bo tak czy owak jest rzeczą jasne, że to są rządy jednostki. Jak poprzednio powiedziałem, krytyka monarchii polega na tym, że nie krytykuje się istoty, tylko sposób sprawowania tych rządów przez tego władcę. I możemy do dzisiejszych czasów wrócić, że w tym sensie monarchią jest dyktatura Salazara, dyktatura generała Franco, którzy to trzymali się w zasadzie prawa moralnego, czyli to były pozytywne monarchie. I dla mnie monarchia absolutna nie można z góry oceniać, że to jest negatywne, bo jeżeli ten absolutny monarcha sprawuje swoją władzę zgodnie z prawem naturalnym, prawem moralnym, to jest absolutna monarchia w sensie pozytywnym, prawda? Natomiast w sensie negatywnym, to jeżeli ten dyktator jedynowładca łamie prawo moralne, prawo ludzkie i prawo boskie, to wtedy czyn dyktata możemy zaliczyć tą monarchię do negatywnych. I taką w tym sensie takimi dyktatorami spod ciemnej gwiazdy, ale niestety monarchią, to i był i Hitler, i Stalin, bo co byśmy nie powiedzieli, jednak to były rządy jednostki. I może i dzisiaj propaganda idzie, żeby ustrój monarchiczny ośmieszać, krytykować i monarchię przedstawiać w sposób negatywny. To znaczy od razu, jak się powie, że monarcha absolutny, to monarcha zły, ale on jest jeszcze raz wtedy, ten jest absolutny, jeżeli prawo moralne łamie, ale jeżeli on rządzi w sposób absolutny, ale zgodnie z prawem naturalnym, prawem ludzkim, to ta monarchia absolutna jest pozytywna. Oczywiście potem wprowadzono pojęcie monarchy konstytucyjnego, to znaczy, że monarcha został ograniczony konstytucją. A jak już jest osłabiony konstytucją, to znaczy, że ta monarchia jest już słabsza. W sensie, nie? Na tym rzecz polega. No i mamy takie przykłady w starożytności, jak na przykład Arystoteles, który pozytywnie się odnosi monarchii, miał na uwadze swojego ucznia Aleksandra Wielkiego. Więc pozytywną monarchią możemy powiedzieć, że rządy, prawda, Aleksandra Wielkiego. Pozytywną monarchią możemy powiedzieć, że rządy Cezara. I na pewno, jak w dużym sensie, pozytywną monarchią jest no, cesarstwo Napoleon I, prawda? Napoleon. Oczywiście można krytykować, że on tam wojny robi po całej Europie, ale nie możemy tej monarchii, tego cesarstwa całkowicie negatywnie przedstawiać. A ponieważ dzisiaj są właściwie te ustroje demokratyczne, prawda, i republikańskie, no w zasadzie demokracja i republika to jest tożsamość, choć są pewne różnice, bo demokracja rządy ludu, a powróciwszy, prawda, do Sokratesa, to lud za mądry nie jest, więc te rządy nie są udane. Republika to oznacza pospolitą rzecz, to znowu się odnosi do no coś pospolitego, a coś pospolitego to jest raczej ma sens negatywny, prawda, nie? Więc dlatego jest w tej chwili ośmieszanie i w bardzo negatywnym świetle przedstawione te rządy monarchiczne, prawda, bo obecnym ustrojem taka władza
jest propaganda historyczna i trzeba, prawda, w świetle negatywnym przedstawić. Jest tak jeszcze pojęcie historiografii, żeby na przykład dzisiejsze draństwo, bo wiadomo, ludzie widzą, że jest dużo zła obecnie, ale żeby dzisiejsze draństwo usprawiedliwić, to trzeba powiedzieć, że kiedyś jeszcze gorsze draństwo. Dlatego te wszystkie filmy historyczne są manipulowane. Między innymi w tej chwili się wyświetla film o Henryku VIII, ten serial filmowy, i on jest bardzo świetle negatywnym przedstawiony, ale nie mówi się o monarchach, którzy pozytywnie, sprawiedliwie sprawowali swoją władzę, będąc nawet monarchami absolutnymi. I tu możemy powrócić do historii. Na przykład Chrobry. To była monarchia absolutna, ale pytam się, czy rządy Chrobrego zaliczymy do pozytywnych, czy do negatywnych. Wielu... Jeżeli chodzi o restytucję monarchii, to wszyscy mówią, że to jest niemożliwe i tak dalej, ale odpowiem proszę, że ustrój prezydencji jest monarch, przywrócenie monarchii. I jeżeli weźmiemy historię Polski, naszych królów, którzy faktycznie byli monarchami, to przecież oni pozytywne rządy sprawowali. I musimy wrócić, no i dynastia Jagiellońska jeszcze miała stosunkowo silną władzę, aż do Zygmunta Augusta, prawda? Później ta władza osłabła, bo wtedy nabierało znaczenie Rada Królewska, za dużo miała do powiedzenia, która ograniczała władzę królewską. Później się wytworzyły te sejmy i tak dalej. W Polsce pierwsza Rzeczpospolita, która się w zasadzie zaczyna... Pojęcie Rzeczpospolitej wynika w zasadzie po wymarciu Jagiellonu. Bo jeszcze Jagiellonowie mieli stosunkowo dużą władzę, choć sejmy kształtowały się za dynastii, prawda, Jagiellońskiej. Tylko później przyszła ta wolna elekcja i tak dalej, bo króla wybierano przez sejmy elekcyjne, prawda, królowi narzucano różne warunki, między innymi to skodyfikowane było w paktach konwentach, prawda, które musiał tam podpisać król, żeby pełni ograniczono władzę. W Polsce potem w zasadzie taki ustrój by nie wiadomo, czy to republika, czy to monarchia. I to mianowicie bardzo te sprawy skrytykował w kazaniach sejmowych. Proszę zauważyć, jak się ośmieszał. A nie przerywaj mi, bo mi myśli. Przepraszam, że przerwałam, ale tak ośmiesza się właśnie monarchia. I właśnie tu pod adresem Kościoła muszę powiedzieć, że zwrócić uwagę na kazania sejmowe księdza Piotra Skargi, który chłostał demokrację szlachecką, a uważał, że powinny być silne rządy monarchiczne. Próbował to robić Zygmunt III Waza, o którym są opinie bardzo rozbieżne. Oficjalnie i popularnie raczej tego króla się przedstawia w sposób negatywny, Zygmunta III Wazy, który w zasadzie próbował do wzmocnienia Wałęsy do wzmocnienia swojej władzy monarchicznej. No i warto zwrócić to na kazania księdza Piotra Skargi, który pozytywnie ocenia ustrój monarchiczny, bo widzi, że jeżeli będzie jeden władca silną władzę, to państwo będzie silne i zdrowe. I właśnie ksiądz Piotr Skarga przewidywał, że ta Polska może upaść w wyniku osłabienia władzy monarchicznej. To właśnie pod rozwagę warto sobie przeanalizować kazania księdza Piotra Skargi, a szczególnie w tych fragmenty, bo nie całość, którym się wypowiada na temat ustrojów politycznych. To był człowiek o wysokim wykształceniu, który znał historię starożytną i tych wszystkich filozofów, począwszy od Sokratesa, Platona i Sterosa, i on prawidłowo ustroje polityczne ocenia w swoich, prawda, kazaniach sejmowych. Nie?
No to tyle byśmy może mieli. No i te negatywne, właśnie powróciwszy do tych negatywnych, prawda, tych monarchii, tych dyktatur, prawda, no tak jak skrajnie negatywne były, prawda, czy rządy Stalina, czy rządy Hitlera, oczywiście to trzeba w sposób stwierdzić, że to był negatyw, ale ten negatyw nie wynikał z istoty monarchii, tylko że ten dyktator działał przeciwko prawu i wbrew prawu działał i mordował, niszczył tam. No byli tacy królowie, którzy różne rzeczy wyprawiali, ale jeżeli byśmy przeanalizowali rządy tak wszystkich królów, to jest więcej tych królów faktycznie sprawujących. Więcej będziemy mieli postaci pozytywnych niż negatywnych. A dzisiaj zło jest krzykliwe i zło jest krzykliwe, dobro jest mało widoczne, bo zło jest sensacyjne. I się sensacyjnie o jednym czy królu był punkt w sensie negatywny, a nie mówi się o tych monarchach, którzy dużo dobrego i pozytywnego zrobili dla poszczególnych narodów. No, kto to jest król? Król to jest po prostu ojciec narodu. Każdy naród, jak zwierzęta stadne muszą mieć swojego przywódcę, który to poprowadzi, jak przywódcę uszy, to się stado rozlatuje i podobnie się narody zachowują. Jeżeli, i dzisiaj są dzisiaj takie podświadome takie dążenie o silnego przywódcę. Bo dzisiaj się mówi, a więc silny przywódca, czyli przywrócenie, żeby był ten ojciec narodu, który de facto jest monarchą. O, to tyle słów. To na tyle bym miał do powiedzenia. I to, no dziękujemy bardzo. No.